10 sierpnia wspominamy świętą Filomenę, męczennicę. Filomena przez ponad 150 lat należała do najbardziej czczonych świętych. Jej kult został zapoczątkowany w oparciu o zjawisko w czasie wykopalisk prowadzonych w katakumbach Pryscylli w Rzymie. 25 maja 1802 roku odnaleziono grób z ceramiczną tabliczką, na której znajdowały się symbole strzały, palmy, lilii, bicza oraz napis Pax Tecum Filomena. Wyciągnięto wniosek, że w miejscu tym pochowana została męczennica nosząca imię Filomena. Proboszcz parafii w Mugnano, w diecezji Nola, w Kampanii, przyniósł 10 sierpnia 1805 roku odnalezione szczątki do Mugano, miasta położonego na wzgórzu niedaleko Neapolu. Temu wydarzeniu towarzyszyły liczne cuda. Od tego dnia zaczął rozwijać się silny kult Filomeny, który wkrótce rozprzestrzenił się po świecie i został powiązany z legendą o rzymskiej męczennicy. W latach 1824-1836 wstawiennictwu świętej Filomeny przypisano wiele nagłych uzdrowień. Papież Grzegorz XVI zaaprobował mszę i oficjum ku czci świętej. Również kolejni papieże pozytywnie odnosili się do kultu świętej Filomeny. Dopiero w roku 1961 Kościół katolicki zniósł święto Filomeny, chociaż do dziś jej kult jest dość żywy, szczególnie w Mugnano. Sama zaś legenda mówi, że ojciec Filomeny był greckim królem, który nawrócił się na chrześcijaństwo. Gdy w III wieku wybuchły prześladowania za Dioklecjana, król ze swą córką udali się do Rzymu, by pertraktować z cesarzem. Władca, oczarowany pięknością dziewczyny, chciał pojąć ją za żonę. Filomena wyjaśniła mu jednak, że jest już poślubiona Chrystusowi. Rozłoszczony odmową, Dioklecjan rozkazał uwięzić młodą chrześcijankę i torturować ją, a na koniec z kotwicą przywiązaną do szyi wrzucić do Tybru, gdzie strzelano do niej z łuku. Ponieważ Filomena przeżyła, a co więcej nie odniosła żadnych ran, cesarz zarządził jej ścięcie, co miało nastąpić około 303 roku. Została formalnie kanonizowana po długim i dojrzałym rozważaniu oraz po zbadaniu i potwierdzeniu uzdrowienia Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca, przez papieża Grzegorza XVI. Do najbardziej oddanych czcicieli świętej Filomeny należał święty Jan Maria Vianney, który wraz z Pauliną Jaricot przyczynił się do powstania tego szeroko rozpowszechnionego nabożeństwa do Filomeny, z którego słynęła Francja. Medaliki błogosławione przez Vianneya wysyłane były do wszystkich regionów Francji i stawały się kanałami niezliczonych błogosławieństw nimi obdarowanych, a uzdrowienia wszelkiego rodzaju miały miejsce dzięki używaniu oleju, który płonął dniem i nocą przed figurą Filomeny w kościele w Ars, gdzie teraz znajduje się kaplica cudotwórczyni. Do czcicieli świętej Filomeny należeli także święta Magdalena Zofia Barot, założycielka zakonu Najświętszego Serca, święty Piotr Chanel, pierwszy męczennik Oceanii i święty Piotr Eymard, założyciel ojców od Najświętszego Sakramentu, tzw. Eucharystów. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Filomeny, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.